Pierwsze wzmianki na temat Żyrakowa jako miejscowości można odnaleźć już w dokumentach średniowiecznych. Znajdujemy w nich informację, że w miejscowości już od 1470 roku istniała kaplica pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Kolejny wpis pochodzi z 1595 roku. Znajduje się on w aktach powizytacyjnych parafii Straszęcin i potwierdza on, że w Żyrakowie znajduje się kaplica pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Wiadomo również, iż w 1621 roku biskup krakowski Szyszkowski udzielił pozwolenia na sprawowanie w tej kaplicy posługi duszpasterskiej. Jednak pod koniec XVIII wieku kolejny właściciel wsi, Bomer Kalwin, zlikwidował kaplicę i po dobudowaniu piętra zmienił ją na spichlerz. Dopiero w 1946 roku ówczesny dziedzic Żyrakowa, Witold Pieniążek, zwrócił budynek parafii, co pozwoliło znowu go przebudować i przeznaczyć na miejsce kultu. Odnowioną w ten sposób kaplicę poświęcił biskup tarnowski Jan Stepa w 1947 roku. Rok później w Żyrakowie utworzono rektorat, zaś w 1952 parafię, której pierwszym proboszczem został ksiądz Tomasz Zagulski. Ważny rozdział w historii żyrakowskiej wspólnoty rozpoczął się z chwilą podjęcia budowy nowej świątyni. Inicjatorem był ksiądz Jan Hajec, ówczesny proboszcz. Pozwolenie na budowę obecnego kościoła parafialnego otrzymano dnia 4 czerwca 1981 roku. Prace rozpoczęto już 14 czerwca 1982 zgodnie z projektem opracowanym przez Zbigniewa Zjawina. Budowę zwieńczono wmurowaniem kamienia węgielnego wraz trzema kamieniami przywiezionymi z Ziemi Świętej. Z groty Bożego Narodzenia w Betlejem, z Ein Karen i z Góry Oliwnej oraz poświęceniem kościoła, którego dokonał dnia 29 maja 1983 roku biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. W ciągu następnych lat trwały prace wykończeniowe świątyni. Wnętrze kościoła uderza pełną szlachetności prostotą. W centralnej części prezbiterium umieszczono XVII-wieczny obraz przedstawiający Trójcę Świętą. Zaś pozostałe elementy wystroju świątyni, choć współczesne, doskonale się z nim komponują. Ich autorką jest rzeźbiarka Bogdana Ligęza-Drwal.